ostatnie pytanie. Jaki progres poczyniła Twoim zdaniem reprezentacja Polski od momentu Twojego debiutu jeszcze za Jerzego Brzeczka? Czy potwierdzasz te słowa Wojciecha Szczęsnego, że jest bardziej drużyną dzisiaj Wasza reprezentacja niż wcześniej? Myślę, że mogę potwierdzić słowo Wojtka. Jeśli chodzi o mnie, jak tam inni zawodnicy, ale ja na pewno te zgrupowania tutaj dały mi dużo, jeśli chodzi o współpracę z zawodnikami i mogłem każdego z nich lepiej poznać dzięki temu i widać, że atmosfera zespołu jest naprawdę dobra i co, mam nadzieję, że to przełoży się na wyniki. Dzień dobry, Kamil, Kasper Tomczyk, TVP Sport, tutaj jestem. Cztery mecze u Paulo Sousy, wejścia z ławki Twojej na około 30 minut. Czy taki jest plan, że masz być jokerem w talii Paulo Sousy, o tym rozmawialiście, on Ci to przedstawił, czy nie ma z góry takiego założonego planu? Myślę, że nie ma takiego planu. Z góry ja najmniej o nim nie wiem. Ja na pewno jestem zawodnikiem, który chce grać w pierwszej 11 i taki jest mój cel. Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądał nasz skład na mecz ze Słowacją, ale mówię, ja na pewno nie mam się za jokera. Dzień dobry, Szymon Zawadzki, Polska Sport. No właśnie, panie Kamilu, pan nie chce być jokerem, więc zapytam inaczej. Pan pokazał, jak potrafi być przebojowym piłkarzem, chociażby wiemy, co pan zrobił w meczu z Holandią, ten piękny goal right, czy też po wyjściu w meczu z Węgrami. Czy możemy liczyć na to, że jeśli pan nie będzie jokerem i będzie pan wyjściowy 11, to będzie pan takim motorem napędowym tej reprezentacji? Na pewno chciałbym być tym motorem napędowym. Wiadomo, że jeszcze w reprezentacji nie jestem jakimś bardzo doświadczonym zawodnikiem, ale wiem, że mogę dać tej reprezentacji dużo i że mogę napędzać te akcje, wygrywać pojedynki jeden na jeden i myślę, że każdy ma jakąś swoją rolę w zespole. Ja myślę, że ja mogę tę rolę pełnić i jeśli będzie mi taka szansa dana, to na pewno będę chciał ją wykorzystać. Nie wiem, czy pan słyszał, ale niektórzy dużo, że może być pan nawet taką gwiazdą tej reprezentacji podczas Euro. Podpisuje się pan pod tymi słowami? Myślę, że nie. Gwiazd mamy w naszej drużynie na pewno. Robert Lewandowski jest jeden z najlepszych piłkarzy świata i ja na razie jestem na początku swojej drogi i ja na pewno chcę być osobą, która tej kadrze może dać wiele, ale ja na pewno nie będę tutaj się miał za jakąkolwiek gwiazdę. Ostatnia kwestia, jak pan oceni naszego najbliższego rywala, czyli Słowację? Słowacja, myślę, że to jest dobry zespół. Oglądałem kilka spotkań jeszcze eliminacyjnych, ponieważ mój bardzo dobry kolega Łukasz Sadka grał tam i możliwe, że też będzie grał przeciwko nam, dlatego trochę też wiem o tej reprezentacji i cóż, no uważam, że mają indywidualności, są mocni przez kontrataku i my na pewno to wiemy, dlatego będziemy chcieli tutaj swój plan gry wdrożyć. Dzień dobry, Adrian Kamil, 24. Dzień dobry, panie Kamilu. Chciałem zapytać o to, czy już poczuliście tą atmosferę Euro 2020, wczoraj mecz otwarcia, czy oglądał pan, jeżeli tak, to właśnie jak pan skomentuje, te wczorajsze spotkanie, no i czy już reprezentacja Polski czuje się, że właśnie ten turniej Euro się rozpoczął? Dziękuję. To znaczy, ja mogę mówić za siebie, bo to jest pierwsza dla mnie taka tak duża impreza i ja na pewno czuję już, że ta impreza się zbliża i to na pewno dla mnie spełnienie marzeń, a wracając do pana pytania, oglądaliśmy wczoraj spotkanie i myślę, że Włosi pokazali, że są naprawdę klasową drużyną i no, pokonując łatwo dedukcję, która niedawno przecież wygrała z Holandią, tak, i naprawdę dobrze wygląda ich drużyna, wygrali bez problemu, dlatego ten mecz był, myślę, że pokazał, jak Włosi są mocni. Dzień dobry, Dariusz Major, Wirtualna Polska. Mówi się, że Euro 2020 to będzie turniej zmęczony, bo mamy bardzo intensywny sezon za sobą, tak zwany covidowy. Wiemy, jak to wyglądało. Jak pan to ocenia z wnętrza kadry, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, jeśli chodzi o samopoczucie właśnie fizyczne zawodników i pana, i całej drużyny? Dziękuję. Myślę, że to było na pewno dla nas, dla każdego z zawodników ciężki sezon. Ja mogę mówić za siebie, na pewno wiele tych spotkań w nogach. Champions League jest ligą praktycznie, w której gra się co 3 dni, ale też byłem na to przygotowany, bo w poprzednim sezonie w Lechu rozegrałem wiele spotkań i tak naprawdę powiem szczerze, że tutaj też przygotowania do tego turnieju, jeśli chodzi o licytację, były mocne ostatnie 2 tygodnie, ale myślę, że będziemy optymalnie przygotowani do pierwszego spotkania, bo już schodzimy z tych obciążeń, dlatego myślę,
myślę, że na Słowację wszyscy będą w 100% gotowi i nie będzie, nikt nie będzie na pewno zrzucał niczego na trudy sezonu czy cokolwiek takiego, bo myślę, że każdy jest dobrze przygotowany. Jeszcze jedno pytanie. Jak wiemy, Paulo Sousa pracuje niespełna pół roku z reprezentacją. Mówi się, że ta kadra jest zagadką dla rywali przede wszystkim, a ja chciałem zapytać, czy dla Pana, czy dla zawodników reprezentacji Polski ta drużyna jest też zagadką i występ na Euro jest też wielką niewiadomą w związku z tym, że nowy selekcjoner nie pracuje zbyt długo. Myślę, że ten czas, szczególnie teraz przed Euro, dużo nam dał, jeśli chodzi o grupę, właśnie, jeśli chodzi nawet sprawy pozawojskowe, ale jeśli chodzi też właśnie o trening, o takie poznanie też każdego, myślę, że mieliśmy sporo czasu na to, żeby pewne schematy wdrożyć i jeszcze bardziej do tej taktyki tutaj przez trenera się przyzwyczaić, dlatego myślę, że dla nas nie będzie to zagadką, jak my zagramy i ten turniej też nam będzie zagadką, a dla kibiców no to już każdy sobie odpowie.